na lekcję w krzywym zwierciadle. Czyli, że w naszej szkole nie jest tylko nudno. Zapraszam. Trzecia TŻ i UG. Halo, halo? Wszyscy są już... Wszyscy są już cicho, tak? Dobra, dobra. Jezu, czemu ja się zawodziłem? Matko. A wy na coś czekacie, czy coś? Bo nie wiem. Dużo was trochę. Chyba nie to przedstawienie. Nie no, ogólnie ten szlafrok to się dzieje, chciałem was trochę tak wprowadzić. Muszę wam powiedzieć formułeczkę jedną, bo mi kazali, także słuchajcie uważnie. Przed spektaklem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do... W sumie to nie wiem do czego. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż przedstawienie niewłaściwie zrozumiane zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zapraszamy. Gdy pierwszego dnia przyszliśmy do szkoły, chłopcy uważali się za największych twardzieli. Natomiast dziewczyny jak gwiazdy. Wsiedliśmy do ławek, usłyszeliśmy otwierające się drzwi. Wszyscy z uśmiechem na twarzy krzyknęliśmy. Na to pani nam odpowiedziała. Później nie było już tak wesoło. Pierwsza lekcja, lekcja żywienia. Pani wyjęła dziennik i szukała osoby do odpowiedzi. Nagle Kamil zerwał się z krzesła i powiedział: szukaj mnie, cierpliwie piękna duch. Pani oburzona wzięła go do odpowiedzi. I poszedł. Pani spojrzała na Patryka dziwnym wzrokiem i rzekła: mięsny jesz, ty go zjesz. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło, lecz straciłaś przyjaciół. Pani nie wytrzymała nerwowo i wyszła z klasy. Kolejną lekcją była chemia. Klasa była otwarta, więc wszyscy weszliśmy i zajęliśmy swoje miejsce. Jacek z Pawłem zaczęli dość nietypową rozmowę. Dlaczego nikt mnie nie kocha? A tam zaraz nie kocha. Ale to jak ja kocham się. Okej, fajnie. Nagle do klasy weszła zjawiskowo piękna kobieta. Ej, widziałaś to? Ale co? Ale,
miłość prawdziwą, o swoje szczęście odnajdą. Ci, którymi wierzą, ci dziwość te swoje szczęście odnajdą. Pani Asia nie owijała w bawełnę. Od razu przeszliśmy do lekcji. No, to wyjmujemy karteczki. Imię, nazwisko, klasa. Tutaj pierwsza grupa, druga, pierwsza, druga. Pani podała pytania i wszyscy wzięliśmy się do pracy. Proszę pani, proszę pani. Tego to nawet w książce nie ma. A skąd ty to możesz wiedzieć? Pewnie nawet jej nie otwarłeś. Bo może mam ją na kolanach? Dzwonek na przerwę. Więc wszyscy poszliśmy się dotknąć. Się jaram dziewczyną, się jaram chłopaką. To czysta marycha bez odoru maku. Bez odoru wojny, bo zajęć się smaku. Poszedł na Holandię, bo wyszedł zapachy. Się jaram od końcu do rana. Kowalski, a co wy tam robicie? Tu jest tak, moja wiara, że się raczej nie. Jak to mówią? Poniedziałki zawsze są najgorsze. Ostatnią lekcją okazał się angielski. Jeszcze nie zdążyliśmy się rozpakować, a pani już zaczęła sprawdzać obecność. Andrzej? Jestem. Władek? Obecny. Kasia? Obecna. Angelika? Jestem. Kacper? Jestem. Groszek? Groszek? Gdzie jest Groszek? Gdzie jest Groszek? No i przyszedł. Dziewczyny zawsze za nim szalały. Jestem ja, kobiety niestety. Uwielbiają moje kukurydzy, tu widzę. No nieraz boję się, zostanę chyba z nią. Chociaż wokół inne są. Na jego widok każdej robiło się gorąco. Niestety, sielanka nie trwała długo. Pani od razu zaprosiła go do biurka. Może powtórzę na angielski? Nie, no co ty tam? Odmień być. No daj spokój. No odmień, no. Weź się. A nie odmienisz? Tak, nie odmienię. No to odmień. No, aj. Aj. M. M. I am. No wiem, I am. You are. You are. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja? Co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję, a uczysz się tego pół roku w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Tak, krew od razu. I bo czego to jest odmiana? No jak czego? Na jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu? M? Tu mi. Or not to mi. O tym też nie słyszałeś. No. Wszyscy wiemy, jaką oceną zakończyła się ta odpowiedź. Z wami to jedno wieczne wakacje.